Program Czyste Powietrze to program rządowy i wszystkie wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 25 czerwca było, chyba to dalej się tam znajduje, ta siedziba. To tam jest, tam trzeba wnioski kierować indywidualnie przez każdego mieszkańca. No, panie inspektor, pan kierownik, przepraszam, Wyrka był na spotkaniu. Mielibyśmy też szkolenie organizowane dla pracowników przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, ale takowych na dzień dzisiejszy nie, do dnia dzisiejszego nie było. Ja myślę, że przede wszystkim tak. Pytanie moje takie ogólne, zanim pani radna przyjdzie. Ponieważ, proszę państwa, tak jak pan wójt powiedział, to jest pierwszy rok tego raportu i tu czytam ciekawą rzecz taką, wyjaśnienie jako uzasadnienie do wykonania artykułu 28aa. Punkt 3. Rada Gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. Ja tam będę te pewne szczegółowe rzeczy mówił, może nam się w przyszłym roku uda, w drodze uchwały i pan wójt to napisze wtedy. Czyli to do rady, bo pani Rynka przyjdzie, to później będzie mówić do rady. Inicjacja w 2018 roku na taką uchwałę. Jeżeli nie ma pani radnej. Pani Rynko, zostanie pani chwilę, bo tu radny na... A, ja mam sporo. W ubiegłym roku to była kwota 18 548 zł. I wtedy długo na osiedlu było, czekaliśmy na tą utylizację wspólnoty, które zdjęły i mieszkań prywatnych. Ale to zapotrzebowanie, które było, ta kwota wystarczyła. 18 548 zł, bo ze wszystkich wspólnot zabrano to, opóźniało się to ze względu na umowę i na ułożenie firm. Także w tej chwili dostaliśmy z tego Wojewódzkiego Funduszu taką kwotę, a resztę trzeba będzie pani poszukać w budżecie i również dołożyć do tej utylizacji, żeby oczyszczać. A jaki jest koszt tony utylizacji dla was bez zysku? Proszę zapytać, jak będzie Rafał. Nie, szanowni państwo, ja myślę, że jeżeli to będzie przerwa, to spróbujemy, bo są przetargi ogłoszone i tam jest, kto wygrywa. Także myślę, że na stronie internetowej, na BIP-ie powinna ta kwota być więcej, więc to dojdziemy do tego. Nie była to jakaś taka wygórowana kwota, wydaje mi się. Pani radna, 18 548 zł. W ubiegłym roku z własnych środków na utylizację tego azbestu, który był potrzebny. A mogę wiedzieć, ile to osób skorzystało? Ja mogę mówić na dzień dzisiejszy, ewentualnie za chwilę spróbuję ustalić, ile tona tej utylizacji. Nie jest to jakaś wygórowana kwota, kosztuje utylizacja tony. Natomiast w osobach to musiał pan kierować. To do niego pływa. Proszę panie wiceprzewodniczący. Przysłuchując się generalnie, ta kwota została zwiększona. Spowodowane tym było to, że tutaj były na terenie gminy, na terenie osiedla były zawierane eterny. Tak? Gdzieś tam po wioskach ten eterny jest zwyczajnie składowany na terenie gospodarstwa, ale już widzimy większą, da się więcej założyć
miejsc przed gospodarstwami, przed posesjami, że ten termit jest zeskładowany, tak jak się tutaj są zalecenia od pana Pyrki, foliowany na palecie i kwestia, żeby je po prostu zabrać. I tak jak tutaj pani Gosia wspomniała, radna, że musimy też na tą sytuację tak jakby przewidzieć, bo nasza gmina jest zagłębiem tego eterniku i okaże się tak, że ten eternik po jakimś tam czasie będzie rozsypywał się przed posesją. Nie widzimy tego, co jest na posesjach, bo domki jednorodzinne, ten eternik składowany jest po prostu w zagrodzie, tak? I go nie widzimy. Dlatego nad tym tematem warto się tutaj przechylić i jakieś kierunki w tym zadaniu uczyć. Dziękuję. Jeszcze panu wiceprzewodniczącemu, gdy ja chodziłem o blok numer 7, to powiedziano mi, że czekamy, żeby się nazbierało eterników więcej, bo jak przyjedzie transport, to zabierze ze wspólnoty numer 7, tak nie było dużo tych palet, plus jeszcze ze wsią, nie wiem. Jak to jest, nie wiem, ale tak mi wtedy odpowiedziano. To był październik zeszłego roku. Także to, co pamiętam na żywo. A teraz mam pytania do pani Ireny. Pani Ireno, nie wiem, co z tym sprawozdaniem, ale numerologia stron mi się... Numeracja, nie pasuje mi tu coś, bo co druga strona jest numerowana. Niech na niektórych kartkach. I teraz się zastanawiam, w sprawozdaniu finansowym, czy brakuje czegoś, czy po prostu tak system ponumerował 13, 15, 15, 17. No finansowym, ustawionym. Teraz o tym mówimy. Ja pani pokażę, może bo... Ale o raporcie. Tak, ale ja na razie zadaję pytanie sprawozdanie, bo to się łączy jedno z drugim. Ja wiem, że będzie później sprawozdanie. Ja nie pisałam tego raportu. Raport był pisany tutaj przez panią sekretarz. Ale sprawozdanie pani pisała, tak? A ja sprawozdanie mam swoje. Raporcie. Ja porównuję, bo proszę państwa, teraz mam głowę, o co mi chodzi, bo pani Ireno. No to idźmy do meritum. Jak pani pisała, tam ci pisali, no to może dojdziemy do prawdy. Dwa. Ilość zmian raport 26, sprawozdanie 36. Dlaczego jest ta rozbieżność? Ja na pewno wierzę, że jest 36. O uchwały chodzi. Ilość zmian uchwał. Niech pani sobie zajrzy do sprawozdania. Zaraz pani powiem, która strona. Bodajże chyba 12, czy tam która. Zaraz znajdę to miejsce. Ale mówimy o raporcie, czy o sprawozdaniu? Teraz o sprawozdaniu mówimy, a raport się z tym wiąże, bo w raporcie mamy ilość inną podaną, uchwał wykonanych i zmian budżetowych, a w sprawozdaniu inną. I ja myślę, że prawdziwa jest ta w sprawozdaniu, bo tam Rio sobie dobrze sprawdza na pewno. To dlaczego w raporcie jest ujęta inna liczba, o 10 mniej? Jeszcze pani nie rozumie. Być może rozumiem, tylko proszę państwa, ja, jeśli chodzi o mój udział w raporcie, ja pisałam sprawozdanie. Pierwsze dwie strony, niech pani zobaczy. Pierwsze dwie strony. Żebyśmy się rozumieli, proszę państwa, moje sprawozdanie składane jest do końca marca, tak? I do końca marca zostało złożone do państwa jako rady i do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Później kierownicy przesyłali wersji papierowej i wersji elektronicznej do pani sekretarz, żeby złączyć to wszystko w raporcie, żeby raport pokazywał i stronę finansową, i stronę merytoryczną stanu gminy, tak? Także ja... Dobrze, zacytuję konkretnie i będziemy porównywać odpowiadać, bo tak się pomówimy. Raport za 2018, strona 12. W ciągu roku wprowadzono zmiany do budżetu, dokonano 26 zmian. 10 zmian na mocy uchwały Rady Gminy i 16 zmian na mocy zarządzeń wójta. W sprawozdaniu czytamy. W ciągu roku i tak dalej. Tak zmian budżetu dokonano zgodnie z uchwałami Rady Gminy. Podano 16 i zarządzeniami wójta 20. To nam daje 10 zmian więcej. To ja się pytam, bo na pewno raport był posiłkowany pani sprawozdaniem. To się pytam, dlaczego jest ta różnica tych 10 zmian mniej jest w raporcie. Czy dla ludzi mniej piszemy, a do Rio więcej piszemy, czy proszę to państwa, samo, nie? Proszę państwa, to co jest sprawozdanie jest na pewno prawdziwe, tak. No właśnie, ja tak dlatego pisałem, bo ja to sprawdzę. Że ja piszę to, kiedy uchwały mam przed sobą. To może przy okazji teraz by pani wyjaśniła, bo nie będę pani pytał prezentem razem. Numerację stron w sprawozdaniu. Ale, no zauważyłem i się pytam, dlaczego jest inna strona? Panie radny, proszę używać tak. Nie raport to jest raport. Ale ja mówię sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie no tak. Z wykonania... Niech pani sobie zajrzy. 7, 9, 11, 13. Nie ma 11, 12, 13, 14, 15, 16, tylko... I teraz się pytam, czy brakuje czegoś? Ja nie wiem. Czy pani ktoś się pomylił, ta bestia, czy coś tam?
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam przed sobą sprawozdanie, sprawozdanie z wykonania budżetu. U mnie strony są po kolei. No nie, no to mi Pani to najprawdopodobniej ktoś, tu może Pani Marzena, jak nie, ja nie mam bezpośrednio, tylko wie Pani, ja się zastanawiam, czy czegoś brakuje, czy czegoś mi brakuje. Niech Pani zobaczy. O to mi chodzi, ja tu nikomu nic na złość nie robię, tylko zauważyłem i mówię. Chyba, że mam nie mówić, co zauważę, no to nie będę mówił. 19, 21, 21, 23, 25. I tyle tak jest cały czas. No ja nie wiem, co jest prawdą właśnie. A zaraz następne pytanie. Słuchajcie, ja mam przyczyn to jest. No Pani sprawozdaje. Teraz się zastanawiam, czy Pani to, co dzisiaj dołożyła, to jest wyrównanie tych stron do sprawozdania? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Proszę Państwa, ja mam po kolei. Naprawdę. No to już pokazywałem Pani przed chwilą, że jest nie po kolei. Ale proszę Państwa, ja daję... To jak stronę się scelowało i inaczej oznaczyło? Proszę Państwa, u mnie są wszystkie strony po kolei. To ja daję w jednym egzemplarzu. No zobacz. Muszę się nie chcę zobaczyć. Masz. 21, 19. Najprawdopodobniej mowa będzie być pomyłka przy robieniu sera. 15, 17. Jak raport to jest? To nie jest raport, ja raport mam tu właśnie. Osobno mam raport. Nie wiem, ja się tylko pytam, proszę Państwa, bo może czegoś nie mogłem przeczytać przez to. Ale idźmy dalej w takim Panie razie, Przewodniczący, Wysoka Rado, ja przekazałam w moim egzemplarzu i w tym, który przekazałam do Rady, są strony po kolei. No to ustalimy, dlaczego jest różnica w tych zmianach. Panie Radny, mogła powstać pomyłka przy kserowaniu, bo stron jest dużo. Stronie było nie, no Pani ile, jak się kseruje, to ksero odbija, to sobie jest napisane, no nie może inaczej odbić, no ja. Ale to nie to, że coś jest inaczej, tylko że jednej strony brakuje, tak? Nie, co drugą stronę jest numeracja, czyli 17, 19, nie ma. 17, 18, 19, 20, 21. Ale Pani kserowała dwustronnie, bo ja dałam w egzemplarzu, gdzie jest jedno. Dobrze, nie dowiem się, bo ja myślę, że mimo, że czegoś brakuje. Jest Pan? Masz to samo, co ja? No i tam dalej będzie to samo, co Ty. Czy ja mam ten sam, sprawozdanie, to samo, co Ty? Ja dałam dwustronnie, bo... No to trzymajmy się tego drugiego pytania, dlaczego mieszkańcy wiedzą z raportu, że jest 26 zmian w uchwale budżetowej, a w sprawozdaniu do niego jest 36. Ponieważ posiłkowałem się pisząc to sprawozdaniem i popełniłem pomyłkę. No i dobrze. Oj, to jest odpowiedź. I teraz tak, proszę Państwa, brakuje mi w tym raporcie punktu inwestycje zaplanowane i zrealizowane. To w przyszłości sobie zapiszemy, ale może, bo proszę Państwa, to jest bardzo ważne. Co się obiecuje, a co się robi? Bo tak to się pewne rzeczy wybiela, a pewne rzeczy się wie, wiecie o co chodzi. Ja bym jako to radny chciał kiedyś, ale to, może to co wam przeczytałem, Rada ma możliwość takiego ustalenia w uchwale i tak, brakuje tego punktu, inwestycje zaplanowane i niezrealizowane. W 2018 roku sprawozdanie, zapisałem sobie i tak dalej. Wykonanie uchwał 130, tu Państwu coś zacytuję, Pan Przewodniczący się jeszcze potwierdził w tym wszystkim, to mówiło szkolenie nasze, nie radne. O. Stosownie do artykułu 30 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym, wójt gminy wykonuje uchwały Rady Gminy. I tam w roku 18 Rada Gminy Wyśnica podjęła 92 uchwały. I teraz chciałbym wiedzieć, Panie Maciej, żeby Pan dopisał już do Pana, żeby Pan to rozbił. Bo mamy różnych wnioskodawców uchwał. W tym roku się zdarzyło tak, że Rada parę uchwał wnioskowała. I nawet dwie wycofała. Rady. W poprzednim roku nie było tak, żeby radni składali jakąś uchwałę i wycofali, ale Pan Wójt składał wiele uchwał i wycofał. Czyli jak to rozumieć? Nie zrealizował, bo wycofał, tak? Czyli nie zrealizował, tak? Zrealizuje się podjęte uchwały. No tak, no jeżeli podjęte, czyli jeżeli wycofał, a sam był wnioskodawcą tej uchwały, to co? Pomylił się, później stwierdził, że nie chce tego, co napisał, czy jak? No to na przyszłość można warto się pisać, ile było zgłoszonych uchwał w ciągu roku. A ile podjęty? Tak, proszę Państwa, musicie zauważyć to, co koledzy stwierdzili, że nie wszystko chcemy zaakceptować w uchwale budżetowej i myśmy każdy punkt musieli głosować, to ile by nam dało uchwał, no nie z tych punktów uchwały budżetowej.
I teraz musimy też to, proszę Państwa, jakoś rozwiązać, bo po co jest ten raport dla mnie? Jak ja go przejrzałem, to mi się wydaje po to, żeby nam pomóc. Czyli ukierunkować się, co byśmy źle robili, albo coś, czym byśmy przesadzili, a czegośmy nie dokonali. To po cośmy to zgłaszali, tak? Jeżeli nas nie stać, to po co zgłaszamy? Czyli wycofujemy. Wykonanie ilość uchwał złożonych na sesję przez wójta i radę. To też by mnie interesowało. Ile wśród tych uchwał zgłoszonych do rady, którą radę podejmuje, zgłosili radni, a ile wójt? Bo ile wykonuje przewodniczący, to pan napisał. Ile wójt zgłosił też, ale nie mamy. Czy rada w zeszłym roku, mi się wydaje, że nie pamiętam, ale chyba rada w zeszłym roku nie zgłosiła żadnej uchwały do wykonania, nie było podpisane przez czterech radnych. No, ale było? No. Słucham? No, jaki pamięć? A to pan Józef Kwiatkowski chyba ten pamięć. No i taka to uchwała. No to zapomniałem o tym pomniku, tak, z kamieniem. Bo proszę Państwa, wychodzi na to, że wszystkie uchwały są rady gminy. A kto wnioskuje i kto przygotowuje te uchwały? To co cały czas powtarzam. Bo wychodzi na to, że rada, no jeżeli to są uchwały rady gminy niewykonane, to jakby rada gminy nie wykonała swoich uchwał, które zgłosiła. A to nie rada zgłaszała, nie wnioskowała pomysłów do siebie samej, tylko organ wykonawczy zgłaszał do nas pomysł, tak, swój. I prosił nas, że kochani radni, mam taki plan, chcę zrobić taką inwestycję, poprzyjcie. No to radni podnoszą rękę, popierają. A później tej inwestycji nie ma zrealizowanej. I później są ploty na terenie osiedla, że radni nie chcieli, wójt chciał, radni chcieli odwrotnie. Radni chcieli, wójt nie chciał. A taki raport by nam pomógł to wyjaśnić, kto chciał i kto nie zrealizował. Następna sprawa. Na sesję przez wójta radę, ilość wycofanych uchwał przez wójta radę, wnioskodawców i tak dalej. To już my mówimy, bo nie każdą przecież uchwałę, każdą uchwałę musi podjąć rada, ale nie każdą uchwałę zgłasza rada. Przeważnie to zgłasza pan wójt. Nie musi. Nie musi, ale może, tak? No ma takie prawo, ale wcale no, to nie, ma obowiązku. Nie ma obowiązku. Ani nie wiem. Składaliśmy to. Ja te świetnikowe różne uchwałyśmy składali. Może rada. No właśnie, no. To chciałbym w rozbiciu, że 10 uchwał złożyła do siebie rada na sesję. Wnioskodawcą była rada. Jedna tabelka do tego wnioskodawcy. Tak, a pan wójt był 40 uchwał, prosił on był wnioskodawcą. Bo rada wszystkie uchwały musi podjąć, które ma na sesji, tak? Swoje czy wójt? Panie radny, jeśli uchwał, to już rada podjęła, natomiast projekt to był wnioskodawcą, o to pan. Tak, żeby było zaznaczone, bo później będziemy wiedzieli, kto wycofał lub nie chciał zrealizować. Bo może być tak, że organ, który wnioskował, później nie chciał zrealizować swoich wniosków. I wtedy to dużo mieszkańców wyjaśni. I teraz ilość wycofanych chyba przez wójta, radę wnioskodawców i tak dalej. Ja myślę właśnie, żeby to wszystko tak porozbijać, żeby nam to pomogło. To nie jest możliwe, tylko wtedy zobaczymy, jak przeczytamy taki raport. Aha, tu byśmy nie zgłaszali tych inwestycji, bo widzieliśmy, że pieniędzy nam nie wystarczy. To po cośmy je zgłosili? Dla jakiego celu? Czy to było przed wyborami, czy to było po wyborach? Czy to było dla jakiego celu? Bo jeżeli nie zrealizowaliśmy, to dla jakiego celu byśmy to zgłosili? Ja chciałbym już to zakończyć swoim wypowiedzianym temat. Bo cała reszta nic się zgadza ze sprawozdaniem z raportu jest to samo. Czyli przystępujemy do głosowania, nie ma pytań. Uchwała numer 12. Przez 76 przez 2019 dnia 19 czerwca. W sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania. Paragraf 1. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy postanawia się udzielić wotum zaufania wójtowi gminy Wierzbica. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Przystępujemy. W sprawie udzielenia. No on ma tam dwie możliwości zapisane, ale. Wotum zaufania. Udzielenia. W sprawie, no bo tu pisze udzielić lub kreseczką lub nie udzielić. Czyli udzielić wotum zaufania wójtowi gminy. Tak jest. Udzielić. To jest za to udzielam. Kto jest za to udzielam. Tak. Trudno.
Brało 13 radnych, głosów za było 5, Jerzy Kalupa, Sławomir Lisek, Kazimierz Szczęsny, Mariusz Szyszka, Agnieszka Woskowicz, przeciw, Damian Czarnecki, Karol Lech, Marek Mapejski, Kamil Nogaj, Damian Tomczyk, Małgorzata Winiarska, Damian Zielonka, Tomasz Żurczyński. Wstrzymanych głosów nie było. Także wynika z tego, że nie udzielono wójtowi gminy wotum zaufania 8 głosami przeciw. Szanowny panie przewodniczący. Proszę. Chciałem podziękować moim współpracownikom za poświęcenie czasu na przygotowanie tego raportu pierwszego. Jak Państwo widzicie, no ta Wasza praca została dogłębnie tutaj oceniona i można było się do tej dyskusji wiele dowiedzieć na temat no, jakichś tam potrzeb czy zainteresowań poszczególnych radnych. Zagłosowali jak zagłosowali, a więc to pierwsze moje wystąpienie, które mówiło o walce godzinnej, przekonywaniu się wzajemnym, pokazuje w jakim kierunku to zmierza. Dziękuję jeszcze raz za poświęcone i stworzenie tego pierwszego raportu z PEN. Dziękuję. Proponuję 15 minut przerwy.